Witam serdecznie wszystkich. Dzisiaj jest środa, 6 wrzesień. Środa, 6 wrzesień. Tak, na TeleExpress akurat to załaduje dzisiaj. Tak, koło 17 godziny czasu polskiego już to będzie załadowane dzisiaj. Środa, 6 wrzesień, 23 rok. Dobrze, więc robię zakupy. W sklepie niemieckim to jest od 7 do 13 września, ok? Więc to będzie od jutra. Wziąłem dzisiaj to, robiłem zakupy. Dobrze, więc wracając z zakupów, ok? Wracając z zakupów, wszyscy wiedzą, że byłem w sklepie, kupiłem to, co trzeba i wracałem z zakupami. To chyba każdy kojarzy. Dobrze. I jechałem lekko pod górę, jechałem, więc była dobra pogoda, więc ten krótki wkręt był, więc zwróciłem uwagę na to, żeby się nie dziabnąć, bo wiadomo, że jak się dziabnie, to musztarda powiedzie, Kevin sam w domu, czy leci z nami pilot, Houston, mamy problem, ok? Więc zatrzymałem się i podniosłem tego krótkiego, co jest przy tej monecie na górze, ok? Przeszedłem dalej, dokładnie metr i zauważyłem drugi taki sam i ten długi, ok? One były tuż przy w tej przestrzeni pomiędzy jezdnią a chodnikiem. Tam się różne takie śmieci, kurz się zbiera, kamyczki, różne inne rzeczy, więc no 100% możliwości jest, że ktoś następny albo rowerzysta, motocyklista, ten co na skuterze by jechał z górki na pazurki albo lekko pod górę, mógłby się dziabnąć na tym. One, zobaczcie, one są ostre. One są po prostu ostre, więc jak widać, spokojnie mógłby się dziabnąć, tym bardziej gdyby jechał rowerem. Więc podniosłem wszystkie trzy i to było około godziny temu, więc to była godzina 15:32 czasu polskiego dzisiaj. Dokładnie około tej godziny właśnie miałem tą sytuację, że podniosłem te trzy wkręty. Tutaj dałem te monety po to, aby pokazać wielkość tych wkrętów. To są dokładnie te wkręty. Podniosłem je i pomyślałem sobie, że film o tym zrobię, aby można było to sprawdzić energetycznie i tak dalej. Że to jest prawda i to są fakty, co robię. Dlatego chciałem się ze wszystkimi tym podzielić i opublikować to, ok? Tak sobie myślę, jaki dam tytuł temu krótkiemu filmowi, że robię zakupy w sklepach niemieckich, a po drodze, wracając z zakupami i niemiecką żywnością, pomagam rowerzystom, ok? Rowerzystom. Mogłoby na przykład jakieś małe dziecko jechać na swoim rowerku, albo ktoś szybko na hulajnodze elektrycznej, ok? Na hulajnodze elektrycznej. Widziałem, że nawet 30 km albo więcej po równym i po prostym taka hulajnoga elektryczna jest w stanie wyciągnąć, ok? Więc przy takiej szybkości, poprzez niezauważenie różnych przedmiotów ostrych, które są, można się dziabnąć i to zdrowo, przepuć sobie oponę, dętkę i tak dalej, a później po prostu kłopot, bo trzeba koło ściągać, mieć następną dętkę albo tą wymienić, umiejętnie skleić, założyć, więc no trochę zmarnowanego czasu i robociznę poprzez to, że czasami albo często na chodnikach, tam gdzie się rowerami jeździ, na ścieżkach rowerowych albo na jezdni
Nawet na środku jezdni po prostu bywają wkręty, gwoździe i różne ostre rzeczy, że jadąc rowerem czy skuterem, motocyklem i tak dalej, albo jak się już ma łyse opony, więc można się dziabnąć czymś takim i sobie powiedzieć musztarda po obiedzie, albo Polak mądry, albo nie po szkodzie, więc pomagam rowerzystom. Były trzy wkręty, więc podniosłem wszystkie trzy wkręty godzinkę temu i to publikuję. Więc pomagam w środku tygodnia nie tylko sobie, ale i rowerzystom, innym ludziom, których nawet nie muszę znać albo nigdy nie poznam, poprzez to, że uważam na ich opony albo ewentualnie na ich nieuwagę, że mogą mieć mniejszą uwagę, gdy jeżdżą, i to będzie na tyle za mało, że nie zauważą tego typu wkrętów i się dziabną raz a skutecznie, jak taką daweczką, ok? Dobrze, więc szybciutko to publikuję. Ale puentą wielu moich filmów na tym kanale i puentą dzisiejszego filmu jest to, że państwo polskie od 6 lat, równiutko od 6 lat, co do dnia, równiutko od 6 lat, państwo polskie chce mnie pojmać, zniewolić mnie, zabrać mi moją wolność i wciepać do wrocławskiego psychiatryka na bezterminową medytację i w tym czasie do aresztu wrocławskiego też na cholera wie jak długo. W związku z tym, jak to Kaczyńskiemu i jego kumplom i kumpelkom się uda, to nie będę mógł pomagać ludzkości w wielu prostych, zwykłych, przyziemnych czynnościach dnia codziennego. Na przykład, jak jest pożar, no to wiadomo, że trzeba szybciutko ogarnąć kobiety, dzieci, kobiety z wózkami, kobiety z małymi dziećmi, kobiety w ciąży i z wózkami, i z małymi dziećmi, osoby niepełnosprawne, osoby starsze, młodocianych, mieszkańców z całego świata, bo mogą się zdarzyć już ludzie z całego świata, a nie tylko ludność miejscowa, która mieszka na danym terenie. Więc tego typu rzeczy robię. No, w miarę ostatnio często to się wydarza. Więc państwo polskie, być może rozmodlone czy nie do jakiegoś tam Boga, nie wiem do jakiego Boga państwo polskie może być rozmodlone, skąd mogę wiedzieć. Więc to państwo polskie chce zabrać mi moją wolność i zniewolić mnie w psychiatryku wrocławskim od 6 lat, ok? Więc wiadomo, że moje zdanie jest inne i z minuty na minutę bardziej wyrabiam sobie moje osobiste zdanie na temat państwa polskiego od 6 lat. Kto jest na czele państwa polskiego od 6 lat? Andrzej Duda, Mateusz Morawiecki, Beata Szydło, Jarosław Kaczyński oraz kumple i kumpelki, ok? Dzięki. Tych, którzy ogarną to, to serdecznie pozdrawiam. Tych, którzy nie ogarnią tego, no to sorry. Nie mój problem, pozdrawiam.